Pieter Brechel, malarz niderlandzki, jest jednym z tych przedziwnych malarzy, którzy wymykają się swojemu czasowi. Jest jakby zawieszony między dwiema epokami. Z jednej strony ma bardzo silne korzenie niderlandzkie, takie gotyckie, oparte gdzieś, czy zawieszone gdzieś na sztuce Hieronima Boscha, którą się fascynował, na swój sposób ją podziwiał i na swój sposób próbował odnieść się w swoich pracach, już to graficznych, już to malarskich. A z drugiej strony jest jednym z tych artystów, którzy odbyli wielką podróż na południe do Włoch renesansowych. Właściwie to już nawet można powiedzieć Włoch manierystycznych, czy późno renesansowych. Odbył tę podróż, spędził tam wiele czasu, nawet pracował we Włoszech. I właściwie nic z tej wielkiej włoskiej sztuki nie przeniknęło do jego malarstwa. Jego malarstwo zresztą bardzo dziwne, bo obejmuje zaledwie okres 10 lat życia tego autora, a Pieter Brechel żył niewiele ponad 40 lat. Niewiele też ponad 40 obrazów namalował. Czyli jest jednym z tych malarzy, których dorobek jest w gruncie rzeczy bardzo nikły. Dorobek malarski, bo wcześniej praktykował i tworzył jako grafik, miedziorytnik. Jest autorem wspaniałych miedziorytów, które świadczą o jego niebywałym wręcz mistrzostwie rysunkowym, o niebywałym zmyśle obserwacji, który w detalu, w szczególe potrafił odwzorować właściwie wszystko, co wpadło mu w oko malarza i który później tę umiejętność w doskonały wręcz sposób wykorzystywał w swoich obrazach. Co ciekawe, Brechel nie malował z natury. Wszystkie jego obrazy są malowane w pracowni bez korzystania z modeli. Nie ma żadnego portretu, który byłby autorstwa Brechla i który byłby znany. Jest jego autoportret w miedziorycie, który charakteryzuje się bardzo wnikliwą obserwacją i umiejętnością wyłapania cech anatomicznych i psychicznych modela. Ale w jego obrazach nie znajdziemy tego. Postacie w obrazach Pietera są jakby kukiełkami, czy aktorami, czy marionetkami na scenie. Taki jest też obraz pod tytułem Powrót stada, który miałem okazję zobaczyć swego czasu w wiedeńskim Kunsthistorisches Museum. Wybraliśmy się specjalnie po to, żeby pooglądać obrazy tego malarza, ponieważ tak się składa, że w Wiedniu znajduje się jeden z największych, a może największy zbiór jego prac. To daje podobne wrażenie jak wizyta w Weneckiej Akademii i trafienie na salę poświęconą obrazom Carpaccia. Jest to taki zamknięty kosmos, bo już właściwie nie mikrokosmos, tylko kosmos, w którym toczy się życie podpatrzone w jakiś przedziwny, nieeuropejski sposób, przez malarza nieeuropejski z tamtej epoki oczywiście. Troszeczkę zbliżony do tego, jak artyści wschodu, chińscy czy japońscy, widzieli świat. To znaczy świat zobaczony w całości, ale z bardzo dużej odległości, z takiego punktu widzenia, który pozwala na zobaczenie wielu planów i który minimalizuje postać ludzką do jej właściwych gabarytów.
do jej, sytuuje ją na właściwym miejscu we wszechświecie. To jest bardzo rzadkie w malarstwie europejskim, dlatego że przeważnie postać ludzka, bądź świętego, bądź męczennika jest wyeksponowana. U niderlandzkiego malarza ta postać jest jednym z elementów. W Powrocie stada, obrazie, który ma przepiękną, świetlistą kolorystykę, jest namalowany w taki sposób, że wyraźnie czuje się jeszcze jego proweniencję technologiczną wynikającą z malarstwa tablicowego. Jest zresztą namalowany na drewnie, jak większość obrazów Brechla. Jest ta techniczna strona, jest taka klarowna, taka jakiej można się spodziewać po grafiku, po miedziorytniku. Miedziorytnik musi mieć pewną dłoń i tą dłonią musi wykreślać, wycinać w zasadzie w metalu bardzo precyzyjne linie, które budują mu dopiero formy. I u Pietera jest tak, że wszystkie elementy jego obrazu są pieczołowicie narysowane, nawet ostatnie plany, bo to, co jest najciekawsze, to właściwie dzieje się w głębi obrazu. Nawet ostatnie plany są maleńkim pędzelkiem zaznaczone w taki sposób, że gdzieś na czwartym planie obrazu możemy bardzo wnikliwie policzyć, ile domków znajduje się w odległej o kilka kilometrów wiosce. Te drobne elementy są robione w taki miedziorytniczy sposób, ale są nakładane temperą, ponieważ tempera daje możliwość złapania szczegółu, wychwycenia tego szczegółu i podkreślenia go, a na to później nakładany jest olejny nakład barwny. Bardzo często laserunkowy, tak jak właśnie w Powrocie stada, gdzie świetlistość kolorów jest uzyskana przez przejrzystość farby. I ta przejrzystość farby jest równocześnie jakby przejrzystością powietrza. Obrazy malowane na desce rzadko malowane są na jednym kawałku drewna. Przeważnie są składane, tak jak tutaj widzimy, typową deskę malarską. Składana jest z kilku kawałków drewna, które są ze sobą sklejane, ale to by nie wystarczyło, ponieważ muszą być odpowiednio wzmocnione przy pomocy czegoś, co nazywa się parkietowanie. Są to takie kliny z twardszego drewna, które powodują, że nie wygina się ta warstwa pod spodem w trakcie gruntowania. Takie obrazy mogą przetrwać bardzo długi czas, ale mimo wszystko obrazy malowane na drewnie, takie jak obrazy Brechla, zwłaszcza kiedy są tak duże jak obrazy Brechla, bo te jego obrazy mają 1,20 m na 1,60 m, no to są rzeczywiście spore klocki. Te obrazy z czasem podlegają procesowi starzenia. I wtedy drewno rozwarstwia się w tych miejscach, gdzie było łączone, i warstwa gruntu oraz warstwa malarska pęka. Konserwatorzy czasami to uzupełniają, próbują zaretuszować, natomiast oprócz tego, że pęka ta, ujawniają się jakby przerwy między deskami, również w samych słojach drewna na skutek zmian wilgotności pojawiają się różnice i te wszystkie rysy, drobne spękania, które normalnie na desce z procesem starzenia się ujawniają się również w obrazach. Niektórzy zapobiegają temu w ten sposób, że po iluś latach tam przenoszą obraz z deski na płótno. Brylowali w tym rosyjscy konserwatorzy, którzy poprzenosili w ten sposób całe mnóstwo obrazów Rubensa i innych malarzy holenderskich. Na szczęście nie dotknęło to obrazów Brechla i teraz możemy w pełnej krasie zobaczyć na przykład na obrazie Powrót stada miejsca, w których deski są ze sobą łączone. Zbliża nas to do
materiału, na którym zostały namalowane. Ten obraz jest namalowany w podobny sposób jak obrazy Brechla, to znaczy jest rysunek, później są światła. Zresztą on nie był ortodoksyjny w tej swojej metodzie, ponieważ kiedy coś mu się nie podobało, to najzwyczajniej na świecie to zamalowywał i malował jeszcze raz. Ten moment w przyrodzie, który udaje się malarzowi uchwycić, jest jakby prekursorski dla całego malarstwa europejskiego, bo wcześniej nikt tak na pejzaż nie patrzył. Naprawdę. Każdy z tych obrazów zapamiętujemy nie dlatego, co tam się dzieje, tylko dlatego, jaki stan przyrody, jaką porę dnia właśnie dostrzegamy. Ten obraz pokazuje nam krowy, które sprawiają wrażenie krów górskich. Widać, że są to krowy, które wracają z pastwiska ociężałe. I słyszymy, czujemy ich wysiłek i słyszymy ich odgłosy, patrząc przez chwilę na ten obraz, zaczynamy myśleć, że jesteśmy w jakiejś zupełnie normalnej rzeczywistości. Ale kiedy zaczniemy się przyglądać temu obrazowi wnikliwiej, dostrzegamy takie elementy, rekwizyty czy fragmenty małej architektury, jakby to można określić, które są bardzo często natręctwem Brechla. I to jest na przykład zestaw takich umiejscowionych na wysokich drągach, na wysokich żerdziach, kół, na których przysiadają kruki i znajdują się tam jakieś strzępy ludzkich ciał. Były to koła, którymi łamano w czasach inkwizycji, łamano tych, którzy się sprzeciwiali, którzy byli buntownikami i których, czy heretykami, i których ku przestrodze innym umieszczano w przestrzeni między wioskami po to, żeby ludzie się po prostu zreflektowali. To jest częsty motyw w obrazach niderlandzkiego malarza i bardzo często jest też tak, że ludzie przechodzą wobec tych tragedii bez specjalnej refleksji. Przyjmują to jako normę. Coś takiego jak dla nas w tej chwili stanowią maseczki czy rękawiczki. Mimo wszystko obraz Brechla jest bardzo optymistyczny, bo przecież zawsze ktoś musi wydoić krowy, które wrócą z pastwiska. I musimy się zająć wszystkimi normalnymi czynnościami, kiedy się już skończą wszystkie wojny, wszystkie potyczki i wszelkie zarazy. A jednak w jego obrazach zawsze pod tą zewnętrzną urodą świata znajduje się ileś drobnych, wręcz nieuchwytnych za pierwszym razem do dostrzeżenia detali, niuansów czy elementów, które powodują, że chce się ten obraz oglądać wielokrotnie i zgłębiać jego to głębsze przesłanie.
To już ostatni odcinek z naszej serii Okiem Malarza z tym nieszczęsnym podtytułem, który nie jest mojego autorstwa. Ten ostatni odcinek, no może teraz zrobiłbym inaczej, ale wyszedł tak, jak wyszedł. Robiąc te filmy, mieliśmy świadomość, że ludzie właściwie nie interesują się sztuką w ogóle. To znaczy interesują się wyjazdami na zagraniczne wycieczki, do egzotycznych krajów, piciem przedziwnych alkoholi pod parasolkami i innymi takimi ciekawymi zajęciami. Natomiast sztuka jest na ostatnim miejscu. Nie twierdzę, że chcieliśmy to zmienić, ale jestem w tym wieku, że pamiętam, kiedy w latach 70. szedłem ulicą Stefana Batorego w naszych pięknych hajdukach, to w każdym kiosku ruchu można było dostać wyrafinowane czasopismo o sztuce Projekt i równie dobre czasopismo o sztuce Sztuka. W każdym kiosku. I ludzie to kupowali. Moja wiara w to, że można ludzi sztuką zainteresować, być może nie ma żadnych racjonalnych przesłanek. Ale jak to z wiarą? Coś wierzyć trzeba. Dziękuję bardzo.